Witam graczy. Kolejna wojna przed nami. Tym razem są to strzałki. Proszę bardzo, 25% damage'a zadają naszego aktualnego życia. No i co? Bijemy się tutaj z Psychos of the Empire. 69 ataków, Niemcy. 69 ataków im zostało. Nam zostało 52, więc tak naprawdę chyba mamy dość dużą przewagę na chwilę obecną. Fioletowe tanki standardowo, koty, obakany jakieś, tu nawet Konsiu, Bera, oczywiście Diohan, Miriam kilka. Tu jakaś Narcyzja z Bardów, tu Bera, Xenofoldy, Kunczeny. No wszystko różne takie fioletowe tanki, do tego Miriam oddzielnie. U nas podobnie, fioletowe tanki. No i Miriamy, tu jak ładnie zbili. Trzy karty, a front został. No i co? No i to sobie właśnie bijemy. Zostało 4 godziny do końca wojny w sumie prawie. I kogo by sobie tu załatwić? Na start. Kogo by tu sobie zbić? Może sobie pójdziemy na Diohan. Jest jedna Diohan. Może byśmy za nią poszli. Godzilla. Nie patrzymy, jakie tam oddziały ma koleś. Ale tu bym sobie poszedł właśnie składem z Alucardem. Alucard Marjana. Gdziekolwiek ona jest. Okej, okay, jest. Do tego oczywiście Ariel i Xenofold, czyli stały mój skład. Tak jest. No i patrzymy sobie przeciwnik, co tu robi Horus. Wszystko ma tu zawarcie, oddziały magiczne, oddziały z maną, więc szybko będą odpalały te karty. Ale ja tu mam Alucarda, który niszczy te minionki, więc to jest fajne. Tu najbardziej się boję obniżenia ataku od Horusa. Mam nadzieję, że może nie odpali, może uda się ostatnio tu siadł klot w ataku tym składem. Więc mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. No i za czym? Chociaż często tu nie mam klocków czerwonych. W sensie mam niebieskie fioletowe, co jest fajne, bo przetrzymują mi dość długo walkę. A czerwonych jest mało. Teraz tutaj jest nawet nie jest źle. Nie jest źle. I co my sobie najpierw zrobimy? Chyba sobie najpierw pójdziemy w takie combo, bo tu już widzę, że będę miał... teraz tam zrobię sobie 4. Nawet mogę sobie zrobić po prostu tak, żeby nie ładować za dużo. Robimy sobie z 6. Na razie czekamy za Alucardem, bo nie wiadomo, czy tu nie będzie komba. O, oczywiście będzie combo, więc dobrze, że poczekaliśmy. Ok, i sobie robimy tak, że najpierw oczywiście Alucard, Mariana. Alucard, żeby oczywiście zbił te minionki. Mariana i do tego Asterius. I tu sobie już podejdziemy za chwilę pod Ghosta. Ajajaj, szkoda, że on odpala. Dał sobie jeszcze minionkę, jakieś leczenie. No ale to nic takiego. Ok, zobaczcie sobie. Dobra, on. On powinien się spalić. On powinien się spalić. Albo my go byśmy zabili tymi niebieskimi, bo bym sobie fajnie je... No ja najpierw zrobię tak, po prostu. Może coś naładuję tym? Dobra, nic nie naładowałem. Ale pytanie, czy to mi teraz nie naładuje tutaj... Kurczę, no. Dobra, zrobimy tak. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No niestety, zostało bardzo mało życia. Mariana mi zginęła. Teraz będą strzałki, będzie odparał Morel. Więc ja sobie chyba chcę po prostu naładować teraz Ariel. Niestety on mi może zginąć, ale dobra, nie zginął. Więc jest dobrze. Jest dobrze, możemy sobie odpalić ładnie. Dobra, i zobaczcie, cyk. I tu sobie idziemy z kolejnym ghostem. Robimy sobie najpierw tą. Zobaczmy, ile zostanie. 580 życia, 580, dobra, no to jakieś ma klocki niebieskie pod sobą, więc coś tam tego damage'a jeszcze dostanie. Robimy sobie tak, o, dostała 63, więc tak naprawdę ona się powinna spalić, plus te klocki powinna się spalić. Zobaczymy. Dobra, i jeszcze jedna tura i powinna być spalona. Tu sobie nawet możemy naładować, nie ma problemu, żebyśmy sobie naładowali Morela. Tym samym sobie podejdziemy czerwonymi klockami. On nam może odpalić, zobaczcie, niegroźny jest teraz Morel, bo sobie robimy tak,
Zobaczymy, to coś da many Asteriusowi, czy nie? Dało, świetnie. Dobra, pierwsza walka wygrana. No było dość łatwo. Dość łatwo, troszkę się zrobił tutaj lipa, że właśnie mi odpalił ten zielony. Ale nic. Dobra, tu jest Miriamka, kolejna taka do bicia, ale nie wiem, czy ja ją chcę. Może ją uderzę, ale może nie teraz. Może jeszcze nie teraz. Teraz bym sobie poszedł z Grimblem na minionki. Z kimś na minionki. Tak, mamy tu dwie bery. Jest ta bera jedna. Proszę bardzo, tu ma Delilah i Nadahę. Tu ma Nadahę, więc niestety ta chyba odpada, bo ja tu chciałbym Ludwikiem iść. Ludwik d'André. Więc to odpada. Tak, myślę, że tak, tylko tu są znowu uniki. Ta Tethys. Dobra, ja myślę, że sobie pójdę na tą, mimo wszystko. Pójdziemy sobie tak, oczywiście Ludwik. Nie wiem, co tu weźmiemy żółtego, czy N, czy nie N. Zaraz. Najpierw sobie wybierzemy tutaj nasze te, do tego Grimble i oczywiście Dandre. No i myślę, co tu wziąć. Czy brać N, czy N później mi zagra? Czy N, czy nie N? N, a później jakbym szedł składem z Onyxem, to tam by się przydała N. Więc tutaj coś innego bym wziął. Tu bym wziął coś innego. Może Juna? Może Inari? Nie, Inari nie. Myślę o Junie. No albo ta N. Myślę później, jak zagram Topaz, Onyx, Rigard i coś fioletowego. Tam mógłby być Jun i ten. Nie wiem, co tu mi grało kiedyś. Czy taki Wolfgang byłby tu dobry, czy nie? Kurczę, no. Entopas Malossi, tak mógłbym iść w sumie. Entopas Malossi Onyx, to mógłbym tak iść. Dobra, nie ma co kombinować na przyszłość składów. Na razie sobie robimy tak. Tu sobie oczywiście oddziały zmieniamy. Ok. Dobra, idziemy tak. Czy też Malossi by się przydał na Kadilen. Ale dobra, nie będziemy tak kombinować. Tu na zakanę fioletami się nie powinno iść w sumie, kurczę. A mam nadzieję, że to mi wszystko się uda. Nie powinienem tu iść fioletami na Zekenę, ale no nie ma żadnego dobrego innego przeciwnika, który by miał miniony. Mógłbym w ogóle nie iść minionami, ale idę. Mam nadzieję, że tu coś będzie z tego. O, chyba będzie niebieski diament. Znaczy strona, kurczę. Cały środek to jest taki... Niby są te żółtych trochę jest. No zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, są trzy żółte. Ja teraz chyba odpalę to. Wiem, że to mnie odpali Bera już. Ale może sobie jakoś podejdę tutaj klockami swoimi. Okej. Dobra, teraz idziemy tak. I co tu zrobić? Kurczę, no. Tak naprawdę ja widzę, że mam te fiolety jeszcze jedne. Ale on poszedł najpierw tak. Dobra, teraz się chyba... Czy teraz mam się leczyć, czy nie leczyć? No zaraz mnie odpala ta Tethys, ale chyba się uleczę, bo tu Afrykę widzę, że ma obniżoną manę na dwie tury, więc chyba zrobimy tak. Tak naprawdę mógłbym ubić Berę i zrobić cztery te. Chyba tak zrobię. Czy mi się uda ubić Berę tu? Mam nadzieję, że tak. Ok, robimy sobie teraz tak. A tych fioletów ciągle nie ma tych fioletów. Dobra, teraz sobie robimy tak.
Ajajaj, zaraz mnie niestety odpala ten Zekena. Kurczę, tu pan był taki, że on ma nie odpalić, a on tu odpala. Dobra, czy to zabije? Nie powinno zabić, ale. No szkoda, szkoda, że te uniki się załączają teraz. Dobra, Afryka przeżyła. Dalej sobie robimy tak. I co, może tu jakiś fiolet wejdzie? Dobra, wszedł. Pytanie, czy nie za późno troszkę. Pytanie, czy nie za późno, bo. Dobra, Ludwik mi odparł. To jest sukces. Zekena mi go chyba zabije. Możliwe, że mi go zabije. Ale uniki mi się kończą zaraz. Tak, tylko że ta może mi zginąć. Kurczę, Afryka może mi zginąć od tutaj, albo od niej, albo od Marianki. No ale nic, ryzykujemy, że może nie zginie. Dobra, nie zginęła. Jest dobrze. Zobaczcie, jak silnie uderzył. Dobra, bijemy oczywiście Afryką. Dobra, udało się. Grimble sobie tak bije po prostu. O, ten miał jeszcze uniki. Nie zauważyłem, ale dobra, to nic. To nic, bo zobaczcie. To już mogę sobie uderzyć N znowu. Dobra, no i się udało, i się udało. Na początku były żółte z tymi fioletami, trochę był problem, ale na szczęście się udało tutaj wygrać. Oczywiście tutaj nie powinno się iść Zekenem, na Zekenę fioletowymi, to o czym już mówiłem, ale no, nie było innego celu do bicia, więc tak po prostu poszedłem. I co? No i co? Zaraz sobie coś wybierzemy kolejnego do bicia. Tylko nie wiem co, bo zostało dużo takich kart, których bardzo nie lubię bić. No ale zobaczymy. Dobra, i kolejna drużyna. Tu sobie idziemy na taką panią. Narcyzja. No ona bije i obniża atak, co jest troszkę minusem, że obniża atak. No i tu jest Kleopatra, której się kurczę mega boję, bo ona jest bardzo silna. Leczy bardzo dużo. Do tego nakłada takie coś, że nie mogę bić. No mam nadzieję, że tu odpalę swoje karty, to skład na 7 klocków. Mam nadzieję, że odpalę te karty przed tym, jak ona mi odpali. Bardzo bym tego chciał. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Tu myślę, czy może nie lepszy byłby skład z panterami. Ale nie wiem. No idę sobie tak. I zobaczymy, no. Jak będą fioletowe klocki, to będę żałował, że nie poszedłem panterami. Ale mam nadzieję, że nie będzie tych fioletowych klocków, tylko że będą niebieskie klocki. No niestety nie ma niebieskich klocków. Fioletowe by były, niestety. Dobra, jak my sobie to zrobimy? Chyba sobie po prostu będziemy tu musieli iść w komba. Jak największe komba. Tu widzę, że mam trzy niebieskie i tu sobie mógłbym podejść kolejnymi trzema niebieskimi. Co by dało sześć niebieskich. Sześć niebieskich. No zobaczymy. Zobaczymy, co tu przyjdzie. O, ona już odpada niestety. Dobra, ale ja sobie mogę załadować lekarza. Okej, okay, i mogę sobie zrobić coś takiego. Dobra. Tu mamy kolejne trzy. Aj, no nie ładuj, nie ładuj. Szkoda, że tu ładuje mi. No i co? Tak naprawdę... Najpierw lekarz. Nie, bo lekarz mi tu zrobi combo. W Kleopatrę, którego nie... Ale to tylko jeden klocek jest w Kleopatrę. No chyba sobie tak najpierw pójdę. Żeby się wyleczyć. Okej. Okay. Dobra, i teraz idą strzałki, więc ja chwilę jeszcze poczekam. Poczekam tę jedną turę. Chyba sobie zrobię tak bezpiecznie. Mam nadzieję, że tu nie pójdzie żadne combo. Nie powinno iść. Okej. Okay. Okej, okay, czy tu żyje? Tak, wszystko mi raczej żyje. Dobra, i teraz sobie robimy tak. Oczywiście leczenie. I bijemy sobie prawą stronę, bo tu Kleopatra zaraz odpali. Jak ona by mi odpaliła, to byłoby bardzo źle. Mam nadzieję, że ją zabiję. Dobra, udało się zabić, został tylko gargulec, więc tu myślę, że nawet go mogę odpalić, tu zrobić duże combo. Okej, szkoda, że miss, ale to nic.
Dobra, tu sobie zrobimy tak jeszcze. No dobra, i zginął. I zginął. Dobra, udało się, mimo tego, że początek nie był za dobry, nie był za dobry początek, to udało się zbić. A co my tu jeszcze mamy? No mamy to Miriam. Te Miriam, mogę, że na nią pójdę. Może się za nią zaraz skuszę. Kotów nie lubię bardzo bić. Bardzo nie lubię bić kotów, tak samo jak obakanów. No ale mam Malosiego. Więc może sobie pójdziemy tutaj na jakiegoś jednak obakana. Zaraz zobaczymy, co tam nam zostało. Dobra, no i mamy kolejny atak. Idziemy sobie tak, na obakana. No biorę tu Malosiego, że mam nadzieję, że go tutaj skontruje Malosim. Jak nie, to no żółte klocki są. Są mega silne te żółte klocki, więc powinno tutaj... Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Ale czy tak będzie? No nie. Mam Dispel w postaci Onyxa, on jest w postaci Annabel. No mam blokowanie Malosiego, więc tu kurczę nie powinno się chyba nic złego wydarzyć. Mam też zabijanie minionków przez Topaz, więc... Więc no wszystko, mam damage Juna. Tu Papa Smurf, zobaczcie jak zostało mu ładnie. Black Knight i Quinto na ogryskach. Więc ładnie obronił. Dobra. No i oczywiście, fioletów nie ma. Fioletów nie ma. Kurczę. No tu jest ciężko, tu jest ciężko. Mógłbym mieć po prostu tymi... Tymi żółtymi. Trzema. I chyba tak zrobię. Chyba zrobię tutaj te żółte, bo jakoś podejść sobie nimi. Mała szansa, ale to bardzo mała szansa na diament jest. Nie, idę od razu sobie w to. Zobaczymy ile on dostanie tutaj damage'a. Dobra, no niedużo. Tu sobie bijemy go dalej. I on już odpala. A to nic, to nic. Zrobimy sobie teraz tak. Okej, on zginie. Dobra, zginął. Zginął. Teraz co ja chcę tu zrobić? Chyba tak zrobię. Zbiję mu te minionki po prostu. Dobra. Tu teraz tak, kogo my się tu boimy najbardziej? Pingwin chyba nie jest groźny za bardzo. Tak mi się wydaje, że pingwin nie jest groźny. Ale zrobimy tak. Okej, i zrobimy tak. Czy on zginie? Okej, on zginął. I teraz co my tu teraz zrobimy? No myślę, że zaraz odpalę Annabel. Więc zrobię tak i tak. I odpalimy Annabel. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy Mialkard zabije z pingwinem kogoś? Okej, duże combo poszło. A kogo kim pingwin uderzy? Aj, Annabel mi uderzył. Kurczę. To nie jest dobra wiadomość dla mnie. Dobra, ja pójdę tak. Będę musiał tu dobić. Ojejku. No niedobrze. Kurczę, tu chyba znowu odbitka będzie. A i teraz też nie pomyślałem, powinienem bić Alucarda. Ale to źle zagrałem. Kurczę, no. Jak nobek zagrałem to. Znowu skład Stopas mi nie daje rady, bo źle gram, no źle gram. Ajajaj. No nic, tu jeszcze pójdę w combo. Tu jeszcze tylko szansa w tym, że odrodzi mi się kilka razy. June, ale wątpię, że tak się stanie. Dobra, odrodził się teoretycznie raz. I co z tego? Czy ja coś tu mogę zrobić? No może tu przyjdzie jakieś combo. No i tyle jest z odrodzenia. Tylko raz się odrodził. No lipa tu chyba... Jeden lekarz chyba tutaj nie jest dobrze. Jak miał drugiego lekarza, to byłoby lepiej. Ajajaj. No bardzo źle to zagrałem, mi się daje. Bardzo źle to zagrałem. Obejrzę później na filmie i pewnie zobaczę, co tam popsułem. No ale nic, dobra, idziemy sobie na kolejnego. Jaki tam jeszcze skład został? Z panterami na pewno został mi skład. To może tego sobie pójdziemy po prostu z panterami. Czyli kot. Pantera jedna. Profesorka. Pantera druga i Kara. No zobaczymy, tu jest skład 7 klocków. Przed kąsiu, żebym odpalił, to byłoby fajnie. No i zobaczymy, jak to będzie szło.
Tutaj, no i kurczę, znowu tutaj nie jest za dobrze. No, idę w combo na razie, zobaczymy co combo przyniesie. Trzy klocki takie. Trzy klocki takie. No to sobie tak zrobimy. I tu sobie tak zrobię. No będę chciał tutaj, żeby wpadł jakiś. No nic nie wpada mi niestety tego co chcę. Dobra, ale teraz mamy troszkę czasu na szukanie tego klocka. Okej. No ja widzę te trzy fiolety widzę w dywanie. Czy ją bardzo zbije, czy nie? Sprawdzę, bo to może ją mogę uderzyć silnie. Okej, uderzyły ją dość spoko. Dobra, no mi teraz zdejmie prowokację niestety. Ale to nic. Tu jeszcze chyba o turę. Okej, to powinno mi naładować moje karty. Dobra, tak się stało. Mam tu jeszcze do ataku, już nie mam buffa do ataku, szkoda. Ale odpalamy sobie Pantera, Pantera i Ford. Dobra. I udało się wygrać. No udało się wygrać tutaj tę walkę. No mam ostatni atak. Ostatni atak sobie zaraz na kogoś tu pójdziemy, tylko nie wiem jeszcze na kogo. Zaraz sobie wymyślimy kogo my tu porobimy. No ostatni atak. Idziemy sobie na. Tutaj jest dość dużo lekarzy. Ale zobaczcie, mają tu trzy karty po lewo, dają minionki. Ja mam tu Berę. Idę tutaj Berą. Jest Miriam. Miriam jeszcze nie miała tego nerfa. Chyba jutro będzie miała, czyli w poniedziałek. No idę sobie tak, no i mam nadzieję, że tu będzie te 7 klocków zielonych i że uda się ładować te karty. Tu nie ukrywam, że prawa strona mnie tu może zabić. Lewa mnie nie może zabić, ale lewa jest bardziej wkurzająca. Okej. Jest diamencik zielony na start, co jest bardzo ładne. Szkoda, że we Freje. Ale to nic, bo robimy tak. Oczywiście nie odpalamy tego diamentu, bo to kurczę, będzie przeładowanie. Ale nie naładuje mi to chyba na dachy teraz. Ale musiała mi to odpalić na dachy. Zobaczcie, no minus 50% negatywne. Zobaczymy. Może się uda. Nie udało się. Ale to nic. To nic, bo. Ja biję już tę stronę. Biję po prostu tę stronę. Robię tak i tak. I odpalam tutaj ten diament. Okej, to nic. Teraz jak tu zrobić? Chyba to tak po prostu zrobimy. Teraz tak zrobimy bezpieczniej i biję tutaj tę stronę. Tylko żeby on nie robił teraz oporów. Dobra, nie zrobił oporów, więc jest świetnie. Okej, jedna strona nie żyje. To teraz idzie Bera i Rigard i te minionki powinny ją zabić chyba. Zobaczmy, tu jeszcze sobie tak podejdziemy, żebyśmy mogli sobie zrobić 4. On teraz dostanie manę, żeby się uleczyć. Jak się uleczy, to mi po prostu przedłuży tylko walkę. Tak, dostała. Chyba, że jest szansa, że tu mi wpadnie zielony na dole. Okej, nie wpadł. No i tak ona się leczy, tak? A tutaj te 4 mi załadują po prostu już moje zielone klocki. Znaczy karty zielone, oczywiście. Dobra, no i to wystarczyło. No i tutaj się udało. Tu się udało. Zielone załatwiły sprawę. Tak naprawdę diament na start było coś pięknego. No szkoda, że tego już ktoś dobił. Że tego się udało zbić. Ktoś dobił. Osman VIP Junior. Dzięki Osman VIP Junior. Syn Osmana. XD. Dobra. No i tu już po ataczkach. Zobaczymy sobie teraz, jak tam tabelka. Tabelka Karol bardzo ładnie, who's next? No mi się udało, ale to jedna była odbitka niestety. No tak to na razie, zobaczcie, top 10 jest nasze. Jest tylko jeden przeciwnik u nich. Top 10 w top 20, w ogóle zobaczcie, u nich jest tylko 4 graczy w top 20. 4 graczy jest w top 20 od nich. No wiadomo, że oni jeszcze mają to więcej ataków niż my, bo im zostało 69 ataków. Nam zostało 41, ale wydaje mi się, że ta wojna będzie wygrana. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. No i co? No i co? No i tyle. Widzimy się po prostu na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że tu wojna się Wam podobała. Osman, nagrało się to jak coś. Te 7 na werze.
No i co? No i ja uciekam. Wam życzę oczywiście dobrych losków, dobrych wojen i wszystkiego też dobrego. Na razie, cześć. Na koniec kawa od prowadzącego. Czemu Jaś tańczy wokół ciasta? Bo to jego ulubiony kawałek.